Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Dajcie proszę znać, czy dobrze mnie słychać, czy widać ekran i czy generalnie jest wszystko w porządku. Jak zawsze, takie standardowe pytania na początek. Mamy dzisiaj 12 stycznia, niedzielę, kolejny tydzień przed nami, więc mamy dzisiaj do omówienia kilka bardzo ważnych kwestii. Między innymi chciałbym poruszyć temat. Temat no, wojny handlowej, a inaczej mówiąc, czy ona zmierza do końca, bo na ten moment wszystko zapowiada, że idzie to ku dobremu. Mamy w tym tygodniu, 15 stycznia, mamy mieć spotkanie na szczeblu Chiny USA. I w ten sposób ma być podpisany pierwszy etap umowy handlowej, nowej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i miałoby to doprowadzić do ostatecznie podejrzewam, że tutaj biorąc pod uwagę kalendarz w Stanach Zjednoczonych, podejrzewam, że wraz z wyborami prezydenckimi prawdopodobnie by był ten koniec, tak, czyli ostatni etap umowy handlowej między Chinami a USA. Pytanie, czy ten deal jest dobry, czy zły? Nie jesteśmy w stanie go ocenić, dlatego że będzie udostępniony w pełni dopiero po podpisaniu. E, tak przynajmniej informacje ja znalazłem. Natomiast e, ma być tam ochrona danych intelektualnych, w sensie wartości intelektualnych. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie, czy w ogóle dojdzie do podpisania. Bo pamiętajmy, że już wielokrotnie bywały takie momenty, w których Chiny i USA informowały, że już jesteśmy blisko, e, że już mamy prawie deal, a później się to wszystko odkręcało i tego ostatecznie nie było. Dlatego. Może nie, że sceptycznie nastawiony, bo uważam, że to jest ten moment, w którym faktycznie już może do tego dojść, raczej jestem pozytywnie nastawiony, ale póki nie ma podpisów. To też nie ma co przesadzać. Dlatego spójrzmy najpierw na kalendarz makroekonomiczny, co się wydarzyło w minionym tygodniu, a tutaj mnie najbardziej interesują PMI ze Stanów Zjednoczonych, które były lepsze niż rynek oczekiwał. To jest bardzo ważny odczyt. Podobnie były trochę lepsze, ale to były finalne odczyty już PMI usługowych ze strefy euro, więc to jest informacja również ważna, ale nie aż tak jak te wstępne odczyty. No i przede wszystkim mieliśmy mieliśmy informację, no to w minionym tygodniu dużo się działo, tak, bo pamiętajmy o tym, że napięcie między Iranem a Chinami, tutaj też w piątek się pojawiła informacja, że Iran przyznał się do tego, że zestrzelił ten ukraiński samolot, w sensie ukraińskich linii lotniczych, pasażerski samolot, co oczywiście stawia ich w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że jeżeli, tak jakby popełniając ten błąd, bo zakładając, że to był błąd, Ludzki czy, czy jakikolwiek po prostu systemowy błąd, stawia Iran w trudnej sytuacji, ponieważ będzie na pewno tutaj roszczenia, zarówno indywidualne, czy może nawet państwowa, ze strony Ukrainów, Ukraińców, czy też innych państw, narodowości, których osoby zginęły. Iran będzie musiał się w tym jakoś odnaleźć, natomiast raczej to wszystko spycha. Konflikt na linii Iran-USA na drugi plan. Już raczej to nie będzie eskalowało, chyba że, bo teraz się też pojawiały komunikaty informujące o tym, że Rosja próbuje wzbudzić jakąś nie, niepewność na morzach, podpływając bardzo blisko swoimi jednostkami do jednostek Stanów Zjednoczonych. Takie, takie zachowania są na, tą paniem na, na, na cienkim lodzie, dlatego że. Naprawdę niewiele, często trzeba, żeby cokolwiek wybuchło. Więc tutaj, krótko mówiąc, gdzieś tam napięcia cały czas są, aczkolwiek po zachowaniu rynku widać, że rynki potraktowały to wydarzenie jako okazję do kupna, a nie sprzedaży. Więc mieliśmy informacje oczywiście na napięciach, ale tutaj przede wszystkim też i były publikowane dane makro, które również mają znaczenie, choć na ten moment drugoplanowe. To, co było podane, to bardzo dobre dane z Kanady. Które nie były wykorzystane, bardzo dobre dane na temat zatrudnienia w Kanadzie, ale również mieliśmy słabsze dane, jeżeli chodzi o rynek pracy w Stanach Zjednoczonych, gdzie była tutaj informacja o 145 nowych, tysiącach nowych miejsc pracy, również o mniejszym wzroście średnich wynagrodzeń, aniżeli rynek. Rynek zakładał. W związku z tym tutaj te dane były faktycznie trochę gorsze. No i tutaj pytanie, czy dolar będzie wracał do spadków? Moim zdaniem tak, ale zobaczmy co w tym tygodniu, bo tutaj też się może wiele wydarzyć. Tak, przed tym całym najważniejszym wydarzeniem 15 stycznia, gdzie mamy spotkanie Donalda Trumpa i i Chin. Jeżeli chodzi o dane, poniedziałek dość spokojny, tutaj raczej nie będzie jakichś niezwykle istotnych danych poza wzrostem gospodarczym miesiąc do miesiąca oraz produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii, więc tutaj znowu Wielka Brytania może wyjść na um, jakiś pierwszy, pierwszy plan. Później mamy Informacje na temat bilansu handlowego Chin denominowanego w dolarach. Mamy również nowe pożyczki w Chinach. No i to, co jest dość kluczowe, to inflacja w Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę, z perspektywy rynków, dobrze byłoby, aby ta inflacja nie rosła za bardzo. Jeżeli by się rozpędzała inflacja w Stanach Zjednoczonych, oznaczałoby to. No, wzrost presji na podwyżkę stóp procentowych, a to oczywiście by powodowało spowolnienie, że tak powiem, wzrostów, ponieważ i inwestorzy spodziewaliby się tego, że stopy procentowe zaczną iść wyżej. To i tak będzie rozłożone w czasie, ale jeżeli stabilna inflacja będzie w okolicach dwóch, 2, 2, 2, 2, maksymalnie 2,5%, raczej raczej w kierunku 2% rok do roku w Stanach Zjednoczonych, to stopy procentowe będą miały pełne prawo pozostać na niezmienionym poziomie, i to będzie rozwijało raczej rynek. Aniżeli tłam siło, więc pa patrzymy na to, jak ta inflacja wygląda. Jeżeli chodzi o później, mamy w środę informacje na temat inflacji w, Stana, czy w Wielkiej Brytanii też ważna rzecz. Później mamy PPI w Stanach Zjednoczonych i przemówienia, które również mogą coś ciekawego pokazać. Pamiętajmy, że tutaj też ma być to całe najważniejsze wydarzenie, czyli, e, czyli podpisanie pierwszego, pierwszej fazy umowy. W czwartek tutaj. Mamy politykę pieniężną, ale to jest bardziej już te, te zestawienie, nie, a nie decyzja. I później mamy sprzedaż detaliczną ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczmy, jak duży wzrost ma być miesiąc do miesiąca tej rdzennej, nazwijmy to, sprzedaży detalicznej. Więc dość wygórowane oczekiwania, poprzednio się nie dało ich dociągnąć. No, ważna rzecz, dlatego że jeżeli konsumenci będą się czuli pewnie, będą wydawali więcej, to też to sprzyja oczywiście wzrostom staną, czy indeksom, a to przekłada się dalej. Jeżeli chodzi o Chiny, później mamy jeszcze wzrost gospodarczy, ma być podobnie, jak było wcześniej, wzrost produkcji przemysłowej również, sprzedaż detaliczna z Wielkiej Brytanii w piątek również, no i tak naprawdę tutaj jeszcze ten Uniwersytet Michigan podaje nam sentyment konsumentów, to też jest dość ważna dana. Więc tak podsumowując, takich walut wydaje się, że być dolar jest dość istotny, mamy kilka ważnych danych, oraz funt. Pozostałe waluty raczej nie mają kluczowych informacji w tym tygodniu, a że tak i ta najważniejsze informacje będą rozgrywały się wokół dolara, to tak naprawdę majorsy powinny się tutaj najbardziej poruszać, też być pod wpływem właśnie tych informacji, które będą napływały na rynek, więc o tym warto pamiętać. Jak popatrzymy sobie na waluty, to tutaj zaczniemy sobie właśnie od funta, no bo tutaj najwięcej się może wydarzyć. Dzisiaj Mam taki plan, chciałbym w ogóle tego doprowadzić, żeby te webinary nasze niedzielne były troszkę bardziej skondensowane, trochę krótsze, dlatego że też wiem, że nie dotrzymujecie do końca tych spotkań. Natomiast zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, bo moje gadulstwo w pewnym momencie zawsze. Bierze górę, zwłaszcza, że jest tych instrumentów bardzo dużo do omówienia. Jeżeli chodzi o funta do dolara, to już sobie na niego patrzymy. Fund do dolara, zgodnie z moimi oczekiwaniami i też tymi rzeczami, które Wam przedstawiałem na webinarach, to zobaczmy, że na wykresie 4-godzinowym idealnie rynek odbił od tej strefy, jako po tym jak wcześniej zanegował nam trend wzrostowy na wykresie. Na wykresie 4 godzinowym i na wykresie dziennym również, bo jak spojrzymy na wykresie dziennym, to też ostatni potwierdzony dołek był na 1,3057. I tutaj nastąpiła prawdopodobnie zgodnie z metodą szczytów den, pierwsza korekta. I teraz, według tej metody, powinniśmy dalej podążać na południe. Więc, jeżeli byłyby słabsze dane z funta, to tutaj, jak najbardziej, ta presja powinna się powiększać. Moje założenie w takim długim interwale jest takie że jeżeli tutaj rynek podąży dalej na, na południe, to powinien, powinien tutaj dochodzić mniej więcej w rejony 1,27,60 i to wszystko tworzyłoby taki duży przestój na rynku pod potencjalnie duże odbicie. Dlatego, że jeżeli się poprawią sentymenty na funcie, to tak naprawdę pomimo tego całego Brexitu, który miał miejsce, znaczy miał, jeszcze nie, się nie zakończył, ale cały tego, tego tematu, to zakładam, że i tak sobie fund dość dobrze, czy gospodarka, nie fund, gospodarka sobie dość dobrze poradziła. Pamiętajmy, że mamy tam wzrost gospodarczy, wprawdzie nie za silny, ale jednak jest. Mamy również inflację, mamy wzrost wynagrodzeń, Jest tak jakby cały czas te dane makro z Wielkiej Brytanii nie są złe. I biorąc to pod uwagę, jeżeli się będą pojawiały pozytywne informacje, to powinien fund drożeć. Takie miejsca bardzo interesujące, to jest właśnie poziom około 1,27 60. To są takie ciekawe rejony. Wracając na wykres H4, mieliśmy ruch spadkowy. Ostatni potwierdzony szczyt był wtedy na poziomie 1,30-70, Zostało to wybite. Ostatni potwierdzony dołek zrobił się na 1,3097, zostało to wybite dołem, więc teraz krótko mówiąc mamy ostatni potwierdzony szczyt na 1,3214 i później, dopóki jesteśmy poniżej tego poziomu, to powinniśmy oczekiwać dalszych spadków. Teraz uważam, że takim miejscem krótkoterminowym, wsparciem będzie poziom 1,2960. Ten dołek już nie powinien być istotny, jeżeli pobijemy tą, tą strefę i będziemy dążyć do rejonu strefy tutaj troszeczkę niżej na 1. 28 128 20 28. 8. Tak czyli, tak generalnie zakładam na funta. Nie powinien ten, ten tydzień być jakiś bardzo nerwowy. E, raczej nie ma pod to danych. Te dane, które będą publikowane z Wielkiej Brytanii, one są ważne, ale nie, nie, nie aż tak moim zdaniem. Więc myślę, że tutaj kontynuacja tego ruchu spadkowego. Tym samym na eurofuncie byłaby szansa zrealizowania scenariusza wzrostowego, o którym mówię, dlatego też, że na euro wydaje mi się, na eurodolarze, że tam ten popyt znowu będzie próbował atakować. Więc tutaj Patrząc na wykresie, na wykresie eurofunta, na wykresie dziennym jesteśmy aktualnie. Wydaje się, że ten, ta strefa tutaj 84,60 jest dość mocno broniona. tak Widać, że jedno podejście, drugie podejście i te odbicia są dość solidne. Jeżeli rynek by wybił powyżej 85,29, ja będę zakładał, że zaatakuje z powrotem 85,70, a później rozpędzi się w ruchu wzrostowym w kierunku 87,48. Czyli wtedy te, ten scenariusz jest możliwy tylko w momencie, w którym euro zacznie drożeć, a funt tanieć. Jeżeli oba te instrumenty gdzieś tam będą... W podobnym kierunku szły, no to też i tutaj trudno oczekiwać większych ruchów. Na wykresie dziennym ta strefa dla mnie jest bardzo, bardzo interesująca. Pasowałoby, żeby po takim odbiciu była jeszcze jedna próba, i później w długim terminie kontynuacja ruchu spadkowego, bo w podstawowym takim założeniem w przypadku funta jest to, że tutaj, znaczy eurofunta, że tutaj po wybiciu tego dołka na 85, tak naprawdę. Rozpocząła, rozpoczęła się nowa fala spadkowa, i teraz to, co się będzie działo dla mnie na ten moment, jest korektą bardzo wysokiego rzędu, więc będę szukał tak naprawdę w rejonach 87-50 ostatecznie odwrócenia krótkoterminowego trendu wzrostowego tak, żeby złapać kolejną falę spadkową. Takie jest założenie w długim terminie. Jeżeli chodzi o funta do Australijczyka, również mieliśmy zanegowanie trendu spadkowego, na, wzrostowego na wykresie dziennym. E, była później korekta dość głęboka, ale również w ciekawe miejsca na 1,91,50. No i teraz powinniśmy oczekiwać spadków. Ostatni potwierdzony szczyt w tym ruchu spadkowym był na 1,8660. teraz mamy ruch wzrostowy, no i tak naprawdę, biorąc pod uwagę, jak się tutaj rynek Zachował to, ten poziom to jest kluczowy, ale moim zdaniem powinien się pojawić powrót spadków. No w Australii mamy te pożary, które są bardzo niszczące dla gospodarki, i australijski dolar może to odczuć. Natomiast, biorąc pod uwagę, jaki jest bilans handlowy Australii, jaki jest popyt na surowce i towary, które wydaje się rosnąć, no to tutaj raczej, jakby były jakieś osłabienia się australijskiego dolara, to raczej. Raczej tutaj byłoby to, byłoby to krótkoterminowe. Jeżeli chodzi o dolara do polskiego złotego, Piotr, to za chwilkę się do tego odniosę, bo tam wprawdzie faktycznie pojawiły się wzrosty, ale jak dla mnie. To są tylko korekcyjne, cały czas nastawienie jest pro spadkowe. Fund do Nowozelandczyka również tutaj dość ciekawie ruszył na południe dwa tygodnie temu, trzy, tygo trzy tygodnie temu, tak naprawdę. Teraz mieliśmy dwa tygodnie korekty, więc też powinien wrócić ruch spadkowy, tak? czyli osłabienie się funta względem Nowozelandczyka. Takim pierwszym symptomem będzie wybicie poziomu 1,9580, tak naprawdę drugim symptomem, bo pierwszy już nastąpił wraz z wybiciem linii trendu. Tutaj to pierwsze takie osłabienie już jest. Jak rynek wybije poziomem 1,9580, będzie potwierdzenie powrotu do trendu spadkowego i wtedy będziemy mieli pierwsze cele na 1,94, a drugie, tutaj jeszcze tą jedną strefę trochę damy wyżej. E Dlatego, że jeszcze tutaj można wyznaczyć fajną strefę, która również może być przez inwestorów broniona. I tak na, tą, na ten moment patrzę, czyli tutaj no, musi być trochę wyżej jednak. W ten sposób ona by musiała być. Tak, czyli na poziomie 1,94, a później 1,95. Dwa. Jeżeli chodzi o funta do Kanadyjczyka, ja uważam, że Kanadyjczyk to jest ta waluta, która powinna teraz drożyć e, czy spadać, tak? Czyli kanadyjski dolar drożyć, a funtu kanadyjskiego tanieć. Zresztą też widać tą siłę. To jest jedna z płytszych korekt na funcie, to, co się wydarzyło na funcie do kanadyjczyka, Zresztą co też zakładaliśmy na poprzednich spotkaniach, że właśnie ten Kanadyjczyk będzie dość silny. Na ten moment ostatni potwierdzony szczyt nawet nie został załamany na wykresie H4. Tak, bo ostatni potwierdzony szczyt na H4 jest na poziomie 1,72,28 i na ten moment zakładam, że będzie powrót do ruchu, czyli kontynuacja ruchu spadkowego. E, aha, tutaj mamy takie zakrzywienie, e, z celami na poziomie 1,66,60 jako pierwszy, pierwsza fala. tak? Czyli na ten moment kontynuacja ruchu spadkowego w nadchodzącym tygodniu, a zanegowanie tego scenariusza będzie w przypadku wybicia poziomu 1,72,22. Jeżeli chodzi o funda do franka szwajcarskiego, tutaj również franek szwajcarski dość, dość silny, więc tutaj również zakładamy powrót do spadków i na ten moment, na wykresie dziennym należałoby oczekiwać, jak tutaj rynek wybije poziom 1,2665, wtedy w kierunku 1,2390. To, co by mogło zaprzestać o, o funcie do jena już za chwilkę powiem, w przypadku jenów będziemy tam mówić o funcie do jena również, natomiast jeżeli chodzi o funta, tutaj musimy pamiętać o tych danych, które będą publikowane, jeżeli one będą słabsze, no to naprawdę ten rynek może przyspieszyć, myślę, że wszystkie te osoby, które kupowały tutaj, część z nich wyszła, część z nich może być dokupywała, z powrotem w rejonie 1,2440 i na innych parach walutowych podobnie z funtem. Więc tutaj dość ciekawie to wygląda. Jeżeli chodzi o jena, a później sobie pójdziemy do euro i polskiego złotego, jeżeli chodzi o funta do jena, no to tutaj Jen zyskiwał, czyli jen tracił w minionym tygodniu w drugiej części, wcześniej zyskiwał, teraz podejrzewam, że będzie neutralny, choć trzeba pamiętać o tych naturalnych transferach w kierunku jena w przypadku podatków, tak? Bo ten okres marzec przeważnie, tutaj jak dobrze pamiętam, to jest moment, w którym jen jest statystycznie kupowany ze względu na rozliczenia podatkowe funduszy inwestycyjnych ze Stanów, z, z Japonii, w związku z tym. Tutaj też trzeba pamiętać, że ten początek roku jest dość silny przeważnie dla jena, więc gdzieś tam techniczne sygnały do tego, żeby kupować, mogą się pojawiać. Natomiast na ten moment, patrząc na wykres, na funcie do jena, raczej mamy też presję podażową. Tutaj pierwsze poziomy takie wsparcia tutaj są testowane, już, już były. Drugie będą w przypadku spadków na poziomie 139 jedna najmocniejszy pod koniec marca. No, czyli tutaj w marcu powinien się pojawić już ten popyt najpóźniej tak naprawdę i później do końca marca gdzieś tam utrzymywać, więc o tym trzeba pamiętać. Teraz ponieważ była fala umocnienia się jena, na fali tej niepewności, która była na rynkach, a wszystko zostało oddane, to jeszcze tego popytu nie widać. Więc tutaj myślę, że spokojnie może to na razie Spadać. Presja podażowa na razie jest w mocy na funcie i tak samo na funcie do Jena. Jeżeli chodzi o dolara do Jena, tutaj mieliśmy te silne spadki, które się pojawiły oczywiście po atakach w Iranie, później na bazy yy, amerykańskie, ale rynek to wszystko wyciągnął na fali wzrostów, także na indeksach giełdowych, więc na ten moment umocnienie się Jena, że osłabienie się Jena jest faktem jeżeli rynkowi by się udało wybić poziom 109.70 to by był to bardzo silny sygnał do osłabienia się jena także względem dolara czy względem innych walut takich jak australijski czy nowozelandzki dolar. I tutaj na ten moment poziom 107.88 jest kluczowym wsparciem. Tak to wygląda. Dopóki rynek nie wybije tam poziomu 109,70, to ja bym aż tak pozytywnie nastawiony względem dolara do jena nie był. Tylko, że uważam, że akurat dolar, no raczej jeszcze jestem nastawiony prospadkowo na dolarze, dlatego dolar do jena niekoniecznie musi być najlepszą parą walutową. Jeżeli chodzi o DAX-a, tak, oczywiście do niego dojdziemy za chwilkę, tylko skończę najpierw waluty. Um, ok, idąc dalej, Franek do Jena, no to tutaj raczej w, od bandy do bandy, ponieważ rynek wybił ten poziom na 110,38, dotarł do kolejnego. To teraz powinien mieć większy problem z wybiciem 112,50, ale jeżeli się to uda, to kolejny poziom mamy na 114,47, czyli tutaj na tych poziomach. A później wyżej mamy znowu strefę narysowaną i tam może cena dojrzeć. Na razie ruch wzrostowy jest bazowy. Franek do Jena na wykresie dziennym, przepraszam, Nowozelandzki do na wykresie dziennym, naruszył nam ostatni potwierdzony dołek. Na wykresie H4 już tutaj wyżej był taki poziom, moim zdaniem istotny 72,92. Zostało to wybite. Ten poziom kluczowy nie został wybity, więc Sytuacja moim zdaniem trudna do oceny, więc akurat jeżeli chodzi o, o nowozelandczyka do Jena, ja uważam, że raczej ten centymetr wzrostowy powinien być utrzymany. Kabel już był na samym początku, więc akurat tutaj później ewentualnie go możemy powtórzyć. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o Australijczyka do Jena, tutaj wybicie tej linii trendu no, było silnym sygnałem sprzedaży. Podobnie na wykresie H4 tutaj rynek wybijał te dołki. Ale ostatecznie wrócił do ruchu wzrostowego, bo ostatni potwierdzony szczyt, najpóźniej można by było go wyznaczyć na 75,25, zostało to wybite, więc na ten moment jakaś korekta i próba dalszego wzrostu tak bym zakładał, aczkolwiek warto pamiętać... O wykresie dziennym, w którym poziom 75-84 jest bardzo, bardzo ważnym oporem aktualnie, z różnych przyczyn. Przede wszystkim jako cena, po prostu jest istotny, ale przede wszystkim jako właśnie potencjalne miejsce, w którym powinien wygenerować się sygnał sprzedaży zgodnie ze szczytami i dołkami. Więc Australijczyk do Jena na ten moment wygląda z wykresu H4 prowzrostowo, ale jest na silnych oporach z wykresu dziennego. Dopiero po wybiciu 7590-76 może iść dalej na północ w kierunku 7745. Kanadyjczyk do jena powinien drożeć. Kanadyjczyk generalnie jest silny. Mamy zobaczyć wybicie poziomów oporów, testy. Teraz jesteśmy na kolejnych oporach na 84. Jak to zostanie wybite, to później mamy kolejne na 84,60, a później na 85. Więc tutaj po malutku, po malutku powinniśmy dalej iść na północ. Euro -jen. Tutaj widać taką Tą, tą możliwość dalszych wzrostów. Ja generalnie jestem aktualnie pozytywnie nastawiony względem euro, więc jeżeli mój scenariusz się zrealizuje, no to tutaj będą to jest jedna z lepszych moim zdaniem par z jenem do handlu, tak? Czyli w tym tygodniu te euro pasuje mi do tego, żeby drożało. No i tutaj w tym przypadku na ten moment takim krótkoterminowym oporem jest 122,08, wcześniej 121,70. Jak ta konsolidacja będzie wybita górą, to mamy opór na 120, 122,68, natomiast tak kluczowy poziom, do którego rynek powinien dążyć to jest rejon 123,90, 124, jeżeli obierze ten kierunek północny dalej, a na ten moment tak to wygląda. Zanegowaniem scenariusza wzrostowego na euro w takim bardzo krótkim terminie, będzie 121.53 wybite dołem. Jeżeli to rynek wybije, wtedy dopiero można by było szukać okazji na 121.10, 121.00, dalej do kupna. Natomiast jakby rynek wybił te cienie tutaj, to wtedy cały scenariusz wzrostowy idzie do lamusa i skupiamy się już tylko i wyłącznie na. Sprzedawaniu. Pamiętajcie, żeby na YouTube dawać łapkę w górę i subskrybować kanał, jeżeli wam się podoba, z tym dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia, jeżeli coś będę publikował znowu na kanale. Przejdźmy sobie teraz do euro, a później przejdziemy do, do polskiego złotego i indeksów, bo indeksy też dość ciekawie się zachowały w minionym tygodniu I też przy okazji będą towary, surowce i inne instrumenty. Jeżeli chodzi o eurodolara, no to tutaj eurodolar dlaczego mi pasuje, żeby rosło? No przede wszystkim mamy już trend wzrostowy od jakiegoś czasu, tam pomału ciężko było to wybijać, rosnąć, ale generalnie na wykresie dziennym mamy trend wzrostowy, on jest utrzymywany. Pomimo tych głębokich korek, tych spadków, na wykresie dziennym mamy trend wzrostowy i aktualnie, aby on został wybity, zanegowany, to rynek musiałby spaść dopiero poniżej poziomu 1,0977, więc tutaj jest bardzo dużo miejsca. A jak popatrzymy na wykres H4, to tutaj pewnie z overbalance też coś jest, chociaż nie, linia trendu została wprawdzie naruszona. Linia trendu została wprawdzie naruszona, czy, czy wybita, nawet nie naruszona, tylko wybita. Natomiast jak popatrzymy sobie na szczyty i dołki, no to tutaj ostatnio potwierdzony dołek był na poziomie, no nawet na tym poziomie 1,11,82. Natomiast zostało to wybite, rynek obrócił się na spadki i tutaj mieliśmy szczyt na 1,11,19. To zostało wybite w górę, więc teraz, dopóki jesteśmy Powyżej 1,1085 możemy oczekiwać wzrostów, czyli zanegowanie scenariusza wzrostowego będzie wraz z wybiciem poziomu 1,1085. I dodatkowo 1,10,67. Czyli te dwa poziomy są dla mnie kluczowe. Zwłaszcza, że ja wam narysuję taką szerszą tą strefę, żebyśmy wiedzieli o, co, o czym mówimy. Cała ta strefa na ten moment dla mnie jest istotna. Jak to zostanie wybite dołem, wtedy pożegnam się ze scenariuszem wzrostowym na eurodolarze. Na ten moment zakładam, że właśnie w tym tygodniu będą wzrosty w kierunku najpierw 1,11,90, 1,12, a później. Może w końcu rynek przyspieszy troszeczkę, bo tutaj już był czas na konsolidację i będzie ruch w kierunku 1.13.30, a później 1.14.60. I zakładam, że 1.14.60 będzie bardzo silnym oporem dla euro-dolara, dlatego że historycznie, jak spojrzymy, to ta bariera, ta, ta strefa była bardzo, bardzo istotna i na pewno będzie stanowiła silną barierę, i jednocześnie brakuje mi takiego solidnego testu tego poziomu, więc tam prawdopodobnie na ten moment rynek dąży. Eurofranek znalazł się poniżej dołków i na razie na wykresie H4 trwa w trendzie spadkowym. Wyznaczyłbym ostatnio potwierdzony szczyt na 1,0850, tak, czyli tutaj ten poziom można przesunąć tutaj i na ten moment to jest bariera e, dla trendu spadkowego. I na razie zakładamy kontynuację spadków na eurofranku, aczkolwiek tutaj akurat by trzeba było się zastanowić, jeżeli miałoby euro drożeć i miał być pozytywny sentyment na, na, na świecie, to franek raczej powinien Tutaj tracić na wartości, i wtedy to odbicie może się zdarzyć. Więc nie zdziwiłbym się, jakby w tym tygodniu rynek zanegował trend spadkowy i ruszyło to wszystko na północ. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o franka czy eurofranka, to w momentach takiego stabilności gospodarczych raczej to powinno iść na północ. Więc tutaj, pomimo tego, że jest ten trend spadkowy, ja osobiście na ten moment nie zamierzam z niego korzystać, dlatego że mi to nie pasuje do krajobrazu na rynkach. Euro do Australijczyka, dość trudna sytuacja w długim terminie, bo mamy konsolidację, zresztą mówiłem o tym w minionym tygodniu, e, więc na ten moment, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na wsparciach, trzeba poczekać, jeżeli rynek by się dalej obsuwał, to kolejne wsparcie jest w rejonie 1,6020 i tam znowu może być dolne ograniczenie konsolidacji i powrót w górę w kierunku 1,6314, czyli na razie konsolidacja. Euro nowozelandczyk, tutaj... Obsuwamy się pomału, pomału, coraz to dalej. Zobaczcie, że na wykresie dziennym ten ostatnio potwierdzony szczyt jest dopiero na poziomie 1760 1706, przepraszam. I na ten moment na wykresie H4 rynek tutaj wprawdzie odwrócił tą tendencję na wzrosty, ale już zdążył ją załamać. Więc dla mnie jesteśmy w ruchu spadkowym. Ostatnio potwierdzony szczyt teraz jest na poziomie nie, tutaj tego szczytu na 1,6813 i dopiero wybicie tego poziomu w górę znowu pozwoli na jakieś wzrosty. Czyli na razie na euro do Nowozelandczyka spadki, tak przynajmniej wygląda na razie z trendu, więc Nowozelandczyk musiałby być silniejszy niż euro. Eurokanadyjczyk tutaj też w takiej konsoli w długim, w długim terminie, tak, czyli widać ten dolne ograniczenie na 1,4460 górne na 1,4706 no i na razie poruszamy się wewnątrz, zwłaszcza, że rynek broni dolnego ograniczenia tej konsolidacji na wykresie H4 tutaj ostatnie potwierdzony szczyt był na poziomie 1,4520. Rynek to wybił i na razie utrzymał się powyżej dołka na 1,4449. Dlatego bazowym scenariuszem według metody, metody szczytu 1 powinny być wzrosty. Ehm, tutaj trzeba pamiętać o tym, że po załamaniu trendu spadkowego rynek ma zawsze dwie drogi: albo. Głównie ma trzy, ale najbardziej prawdopodobne są dwie, czyli odwrócenie trendu, lub, czyli odwrócenie trendu albo w trend wzrostowy, albo w konsolidację. I tutaj obrało to kierunek konsolidacyjny. Zatem zmieniamy jakby myślenie, nie szukamy już teraz tylko wzrostów, ale patrzymy na to, jak na konsolidację, czyli przedział od 1,4530 do poziomu 1,4460 jest konsolidacją. Wybicie w jedną lub w drugą daje nam scenariusz na kolejne tygodnie. Euronok jak dla mnie w silnym trendzie spadkowym, wielokrotnie w, czy od chyba 3 czy 4 tygodni, nawet więcej, bo to już tutaj, kiedy rynek załamał nam trend wzrostowy na poziomie 10-12, już mówiłem o tym w listopadzie, że należy szukać okazji do sprzedaży. Tutaj były te okazje na szczytach i na razie jedziemy na południe. Na wykresie dziennym należy zwrócić uwagę na dwa poziomy: najpierw 10,08. A niżej na poziomie 9,88, zwłaszcza jak zejdziemy na wykres H4, to te szczyty tutaj 9,87 są kluczowe. I dopóki cena znajduje się poniżej, to presja podażowa jest tutaj utrzymywana. Tak bym na to patrzył. I na razie spodziewam się ruchu spadkowego na Euronoku, bo tutaj no po prostu ropa drożeje, więc korona norweska też powinna drożeć. Już teraz jest korekta na ropie, ale mimo wszystko jest droższa ropa. Co więcej, tutaj. Jeżeli chodzi o koronę Norweską, mam wrażenie, że odwrócił się średnioterminowy trend, przynajmniej średnioterminowy trend na koronie, zwróćmy uwagę na wykresie miesięcznym, gdzie jesteśmy, tak? Na historycznych szczytach, tutaj od 2000 roku, najwyższe poziomy, ostatnio podobne widziane były w 2008 roku, więc no, wygląda to na ten moment na takie właśnie odwrócenie tej tendencji, ale jeszcze po drodze mamy kilka wsparć. Pierwsza to jest linia trendu, jak to zostanie pokonane, to później przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na ten dołek na poziomie 9,55, bo to jest ostatnie potwierdzone dno z wykresu tygodniowego. Więc na razie presja podażowa i tak bym tego się trzymał. Euro, turecka Lira. Tutaj nic ciekawego do powiedzenia nie mam. Na razie się rynek tutaj trzyma. Zwróćmy uwagę na polskiego, złotego, bo tutaj też jest ciekawie. Jeżeli chodzi o euro, utrzymujemy się w tendencji spadkowej, czyli euro jest słabsze niż polski złoty. Na wykresie dziennym wybiliśmy teraz wsparcia na 4,24 i powinniśmy się kierować w stronę wcześniej wskazywanego 4,20, a później 4,09. Na razie. Uważam, że nawet jak euro będzie drożało na rynkach, to polski złoty będzie drożał mocniej. Ja jestem bardzo mocno byczo nastawiony na polską giełdę, na polskiego złotego, na wszystkie waluty krajów wschodzących i na wszystkie inne giełdy krajów wschodzących pasuje mi, żeby kapitał w tym momencie zaczął uciekać z rynków rozwiniętych, gdzie jest drogo, w kierunku właśnie giełd rozwijających się. Dlatego polski złoty powinien drożeć, podobnie inne waluty po prostu krajów rozwijających się. Dolar do polskiego złotego w minionym tygodniu zrobił korektę, ale tendencję spadkową cały czas cały czas Cały czas tutaj jest w tendencji spadkowej. Padło pytanie, czy nie boję się osłabienia złotego na skutek presji inflacyjnej przy luźnej polityce monetarnej. Ja myślę, że tak jakby to ryzyko, myślę, że jest poniekąd skalkulowane, dlatego, że trudno nie oczekiwać inflacji od mniej więcej dwóch lat, trzech lat. I to, że ona dopiero teraz przychodzi, jest pewnego rodzaju może nawet zaskoczeniem. Znaczy, nie zaskoczeniem, tylko tak, jakby ta polityka, która była centralnie planowana, gospodarcza, wywołała to, że dopiero teraz mamy tą inflację na takim poziomie. Więc ja bym raczej zakładał, że dopóki bank centralny nie popełnia błędu takiego kardynalnego, tak? czyli w momencie, w którym mamy powyżej celów inflacyjnych, czyli powyżej widełek na 3,5% to myślę, że rynek jeszcze jest w stanie to wchłonąć, ale bardzo ważna kwestia jest taka, że w przypadku inflacji dopóki ta inflacja nie stanie się niebezpieczna, czyli powyżej 5, 6, 7%, to jest taka inflacja, która jest naprawdę bardzo niebezpieczna, bo zaczyna być już ty, tak jakby ta inflacja zacznie już stwarzać ryzyko napędzania się superinflacji, a może nawet hiperinflacji, bo ciężko, znaczy jeżeli się przegnie pewien próg Wzrostach cen, to bardzo trudno go zatrzymać. Bardzo często są to wtedy bardzo rygorystyczne i kategoryczne działania banków centralnych, takie jak zatrzymanie akcji kredytowych, zwiększenie bardzo silne stopy procentowej. Myślę, że pomimo oczywistych działań banku centralnego i wspierania polityki rządu, jednak nie pozwolą sobie na coś takiego. Jednak mimo wszystko mamy bankowca jako premiera, więc myślę, że on rozumie, tak? Nawet jak chce coś osiągnąć, to rozumie ryzyko, jakie idzie za tym e, utrzymywaniem luźnej polityki pieniężnej. Nie, więc zakładam, że do skrajnego negatywnego czynnika nie dojdzie sytuacji, tak? No bo jednak trzeba mieć trochę wiary. E e czy bankowcem jest, tak? Więc tutaj myślę, że nie może być aż tak oderwany od rzeczywistości. Na, może się tutaj mylę. Nie chciałbym jak najbardziej tutaj nikogo oczerniać, ani raczej raczej jestem nastawiony na to, um, że jakby dochodziło do złej sytuacji, to ta reakcja będzie mimo wszystko. Natomiast nie jest to oczywiście nic pożądanego, i w momencie, w którym ta inflacja będzie się rozpędzała, będzie to niebezpiecznie. Ale kiedy ta inflacja będzie, ale nie będzie aż tak wysoka. To, to powinno wspierać rozwój giełdy, czy wzrost giełdy, i też być może tutaj też i napływ kapitału zewnętrznego. Na razie tak jestem nastawiony na to, i dopóki nie dostanę jasnych przesłanek, że jest inaczej, to na razie się tego będę trzymał, bo pamiętajmy też o tym, że rynki finansowe nie są nie zawsze są tak bardzo czytelne, jakbyśmy tego sobie chcieli, no bo wiadomo, że każdy chce tutaj zarobić pieniądze, więc czasami. Te schematy, które są standardowo, są troszeczkę załamywane. Ja na ten moment jestem nastawiony na to, że kapitał będzie płynął do krajów rozwijających się, do takich krajów jak Polska, do takie rynki jak Polska i na ten moment pod to handluję i inwestuję. A jeżeli będę miał jasne przesłanki, że jest inaczej, no to też to będzie widać na wykresach. W przypadku dolara do polskiego złotego rynek musiałby wybić poziom 3,86, żebym przestał być bykiem dla polskim złocie. Eee, więc tak bym na ten moment to, to widział. Jeżeli chodzi o wykres H4, tutaj faktycznie mieliśmy taką sytuację, że rynek ruszył na południe. Ostatni potwierdzony szczyt był na poziomie 3,79, zostało to wybite. Później jeszcze jeden dołek. No i w związku z tym, że rynek właśnie wybił ten dołek, to kluczowy poziom jest na poziomie 3,82. 60 na wykresie H4, e, więc to zostało na razie utrzymane, i na razie uważam, że jest presja podażowa kluczowa. Kolejne wsparcie na 3,75. W przypadku funta do polskiego, do tego również widać tą siłę polskiego, do tego, ale przede wszystkim słabość, e, słabość funta. No i na ten moment zakładam spadki w kierunku w kierunku 4,92, a później ewentualnie niżej, aczkolwiek to już zobaczymy. Na razie niech wybiją. Pierwsze, pierwsze wsparcie. Reasumując polskiego złotego, jeżeli mam rację i faktycznie ten kapitał napływa do takich krajów jak Polska i będzie kierowana do tych krajów, to będziemy to widzieć, że będą pokonywali pomału kolejne dołki i to powinno wspierać nam giełdę w Polsce, więc zerknijmy na to, jak wygląda sytuacja na indeksach. Jeżeli chodzi o WIG20, no to w minionym tygodniu była duża szarpanina związana oczywiście z tym, co się działo na świecie, no i tutaj rynek najpierw wybił, później wybił w drugą stronę na wykresie H4 to widać, że ten ostatni potwierdzony dołek został wybity, no i technicznie rzecz ujmując, WIG20 na ten moment powinien być pod presją podażową tutaj ponieważ rynek wybił ostatni potwierdzony dołek mamy powrót, no i to jest potencjalnie okazja do Sprzedawania. Ponieważ moje nastawienie, tak jakby, jest trochę inne, ja raczej tego nie wykorzystuję, raczej patrzę na to, gdzie by kupować. E, najwyżej ewentualnie stracę, stracę okazję. Natomiast tutaj, krótko mówiąc, oporem jest 2208, później 2257, no i później, jakby to wybili, tak, czyli poziom 2286, no to poziomy 2400 będą w celu. Tak na razie to wygląda. Jeżeli chodzi o wzrost wsparcia, oczywiście 2087, niżej 2041, więc tutaj mamy jeszcze taką, taki przestój. Z wykresu tygodniowego widać, że te wzrosty, które miały miejsce w 2016-2017 roku, no zostały w dużej mierze ponad 50% skorygowane. I teraz, jeżeli rynek miałby, czy jeżeli szukamy takiego potwierdzenia z wysokiego interwału czasowego, no to tutaj wybicie tego dołka, czy tego szczytu na 2283 będzie takim pierwszym symptomem. Tak naprawdę potrzeba by było wybicia tych szczytów na 2420, więc tutaj jeszcze mamy naprawdę, naprawdę dużo miejsca i dużo jeszcze niepewności, jeżeli chodzi o polską giełdę. Ale taką wskazówką, że idzie to w dobrą stronę, będą dwie rzeczy. Pierwsza, to polskie złoty, jeżeli będzie drożał, a druga to m.in. miedź, która by drożała, no bo my też na tej miedzi zarabiamy jako KGHM oczywiście, no i to sobie za chwilkę powiemy o tych surowcach, a teraz szybciutko indeksy S&P 500, bardzo ładne wyciągnięcie, zobaczcie jaki popyt jest czyha na, na, na inwestorów, tutaj mieliśmy overbalance, prawie w punkt się to Zachowało, mamy wyciągnięcie nowego szczytu, no i teraz, jeżeli ktoś szuka, lubi te ostatnie korekty, no to tutaj mamy wsparcie kroczące w ten sposób z perspektywy wykresu H4 z wykresu H4 ostatni potwierdzony dołek należy wyznaczyć na ten moment na poziomie 3181. Rynek dobił do 3287, więc psychologiczny poziom na ten moment 3300, to jest kolejna bariera, do której może S&P 500 drożeć. No i ciekawa sytuacja jest na DAX. DAX wybił Wybił tutaj lokalny szczyt, tutaj na poziomie 13440 naruszył go, zrobił korektę. No, i na ten moment wygląda to raczej na prowzrostową. Tak? no Bo tutaj, jak tylko mamy korektę, jeżeli rynek się zatrzyma na tych poziomach i ruszy dalej na północ, to będziemy atakować historyczne szczyty na poziomie około 13600. Jak to wybiją, no to wtedy może się pojawić taki dodatkowy entuzjazm na giełdach. Padło pytanie, czy nie lepiej dla zagranicy. Jak PLN jest słaby, bo wtedy więcej PLN, za, na przykład u można kupić więcej akcji, no ale to jest właśnie ten moment. Ja o tym mówiłem około dwa miesiące temu, że polski tutaj jest na tyle tani, akcje polskie są relatywnie tanie, że zagranica ma podwójną promocję, tak? Czyli mo może kupić dodatkowo polskiego do tego bardzo tanio, za drogie dolary e i jednocześnie kupić akcje tanie. E dlatego ja zakładałem, że to będzie ten moment, w którym kapitał zagraniczny będzie zainteresowany, bo nawet biorąc wszystkie ryzyka pod uwagę, to w długim terminie kilkuletnim wydaje się to być dobrą inwestycją, ja bym tak przynajmniej szukał, oczywiście mogą być mądrzejsi, lepsi ode mnie i mieć inne jeszcze zdania na ten temat, ale tak na ten moment to wyglądało i utrzymuję to zdanie, polski złoty na ten moment jeszcze jest relatywnie tani, biorąc pod uwagę cenę, do których może dojść, tak? bo pamiętajmy, że mieliśmy chociażby polskiego do tego kiedyś za 2,80 w szczytach Hossy, a teraz mamy 3,80, więc tutaj ta złotówka to jeszcze dużo, dużo różnicy jest. Zobaczymy, czy tam kiedykolwiek dojdziemy, natomiast patrząc na to, jak to teraz wygląda, dalej uważam, że mamy polskiego złotego na tyle taniego, że jeszcze atrakcyjnie jest kupić go za dolary i kupić akcje polskie i później, kiedy polska giełda zdrożeje, polski złoty zdrożeje, znowu wymienić to w drugą stronę i znowu zarobić podwójnie. Czak, tak więc DAX na razie wybija szczyty tutaj lokalnie ta konsolidacja no, powinna się rozstrzygnąć ku górze zaatakować historyczne szczyty i dalej rosnąć, takie jest moje na ten moment nastawienie jeżeli tutaj jeszcze mielibyśmy jakieś ryzyka wymieniać no to właśnie cały czas gdzieś tam ta napięcia między Iranem a USA ale bardziej tak jakby światowe czyli tutaj Rosja jakieś prowokacje robi te rzeczy tutaj mogą jeszcze mieć znaczenie i to może wywołać jakiś tam ruch spadkowy no i poza tym oczywiście mamy mamy, mamy, mamy temat oczywiście Donalda Trumpa i Chin, tak, tutaj ma być podpisanie tej pierwszej fazy, jakby do tego nie doszło, to na pewno rynki by bardzo nerwowo do tego zareagowały. Okej, okay, wracając do tutaj jeszcze tego, co się dzieje na giełdach, to zwróćmy uwagę na Russella, Russell, który na ten moment aż tak optymistyczny, jak duże giełdy nie są i to jest taki sygnał ostrzegawczy, który może zwracać uwagę, że jednak taki hura, hura optymizm nie jest wszechobecny i trzeba mieć gdzieś tam z tyłu żółtą lampkę zapaloną. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy mieć wzrost takie hura optymistyczne, to Russell również drożeje. Tutaj mamy sytuację, że SP500, Dow Jones, one wybijają nowe szczyty, a Russell stoi sobie na dołkach, czy może nie na dołkach lokalnych, jakichś tam poziomach oporu i ma problem. Z wykresu tygodniowego e, dość jeszcze mu brakuje do historycznych szczytów na 1740. 7. Na wykresie dziennym, może nie na wykresie H4, tutaj ostatni potwierdzony dołek został wybity, i teraz ostatni potwierdzony szczyt należy wyznaczyć tutaj. Więc jeżeli rynek to wybije lokalnie powyżej 1672, wtedy pójdzie to dalej na północ i będzie goniło SP 500. Myślę, że M. Tomasz nie do końca, dlatego że uważam, że fakt. Czy żeby sprzedawać fakty musiała być jeszcze jakaś taka euforia na tym rynku, a wydaje mi się, że jeszcze jej nie ma. Był bardzo duża korekta jak na giełdę, tak? taka znacząca, bo 20% jeżeli chodzi o ostatnie 3 lata i w ten sposób raczej się zakumulował kapitał na wzrosty. Na razie jeszcze nie widzę hura optymizmu, który mógłby być sprzedawany. Na pewno krótkoterminowo taka... taka Taka sytuacja, że, że po podpisaniu umowy mogłaby być jakaś korekta, no mogłoby wystąpić, ale na ten moment tego nie zakładam. Raczej zakładam, że będziemy dalej jeszcze drożeli. Aczkolwiek warto być, warto pilnować indeksów, bo indeksy są na takich poziomach i tak na tyle łatwo da się je prowadzić trendowo, że jeżeli będą ostatnie potwierdzone dołki z wykresu H4, wybijane dołem. No, to zdecydowanie trzeba też y, gdzieś tam upłynniać krótkoterminowe pozycje i y, y, y nie siedzieć na tym bez. z takimi klapkami na oczach, prawda? Takim sygnałem naprawdę ostrzegawczym, który warto, warto. Yy... <gry> Warto zwracać uwagę tak, na, na SP czyli na, na tą na Russella, tak. Czyli Rasel w tym momencie na razie jeszcze nie potwierdza tego optymizmu na dużych indeksach. Jeżeli zacznie potwierdzać, to powinno to dalej wdrożać. Jeżeli będzie tak, że SP 500, Dow Jones będą szły dalej na górę, a Russell raczej będzie miał problem, to im dłuższa taka sytuacja będzie miała miejsce, tym większa niepewność, czy też większe ryzyko spadków. Wzrostów na indeksach nie potwierdza również t nie potwierdzają obligacje. Tutaj utrzymujemy się powyżej wsparcia na 127,90. Też ten napływ, te umocnienie dolara, też było obecne tutaj gdzieś tam we wzrostach na t -notach. Jakby padło wsparcie na 128, wtedy może też i to by było dobre dla właśnie indeksów. I co ze złotem? Złoto, które przeze mnie było wskazywane jako fajny instrument na początek roku, czy w sensie początek grudnia, tak naprawdę, no to dotarło w pierwsze cele w rejonie 1620-1614. Tutaj kreskę mam na poziomie 1622. Ten szczyt tutaj został przetestowany, więc dla mnie złoto na ten moment wypełniło swój scenariusz wzrostowy. Nie mówię, że się skończyły wzrosty, bo tego, tego na razie raczej nie zakładam. Uważam, że złoto cały czas jeszcze się może utrzymywać w cenie, zwłaszcza, że cały czas mamy luźną politykę pieniężną banków, dość wysoką inflację i dość niskie stopy procentowe powodują, że tak jakby ta realna uzyskiwana stopa procentowa w bankach jest stosunkowo niska, a rzeczywiście ujemna, biorąc pod uwagę inflację. Więc to wszystko powoduje, że złoto cały czas powinno być w cenie. No, i tutaj krótko mówiąc, zakładam, że poziom 1560 jest wsparciem, a kluczowym poziomem z wykresu tygodniowego dopiero poziom 1450, ale z wykresu dziennego warto zwrócić uwagę. Może nawet z wykresu H4 będzie trochę lepiej. Z wykresu H4 rynek załamał nam trend, ponieważ wybił dołek na 1555. Więc na ten moment raczej bym spodziewał się szerokiej konsolidacji, zatrzymania, em, przestoju na rynku złota, zwłaszcza jeżeli będą indeksy drożały. E, jeżeli by się pojawiło jakieś znowu ryzyka, no to wtedy złoto może znowu podrożyć, ale zakładam, że te ostatnie wzrosty, które miały miejsce na początku roku, e, już jakąś tam falę przyjęły i na ten moment zakładam przestój, konsolidację, zatrzymanie. Sprzedaż złota raczej nie jest dobrą e, strategią w tym momencie, w średnioterminowo, ewentualnie oczywiście krótkoterminowo, ale krótkoterminowo tutaj raczej nie analizujemy. No i wykres dzienny tutaj cały czas utrzymywany jest, trend wzrostowy. Dopiero wybicie poniżej dołków na 1448 zanegowałoby ten scenariusz w pełni. Więc na ten moment nie widzę fajnej okazji na złota w średnim terminie. Uważam, że tak jakby wypełnił się scenariusz wzrostowy. Srebro jest słabsze niż złoto cały czas. Nie wybiło nawet tych poziomów na 19.64. I podobnie jak na złocie, tutaj też zakładam, że będzie przesył i zatrzymanie. Na wykresie H4 mamy tutaj zanegowanie trendu wzrostowego, też mamy jakąś przesłanki do spadku, więc na razie myślę, że metale szlachetne nie są interesujące. Sam indeks dolara, jeszcze zreknijmy uwagę tutaj. Ostatnie potwierdzone szczyt na 97,40. Na razie rynek tutaj odwraca. Jeżeli by wybili dołki na poziomie 96,03, no to będzie potwierdzenie trendu. No i na razie presja podażowa powinna być utrzymana. Fajny w sumie sygnał do sprzedaży na wykresie tutaj godzinowym: wybicie tych dołków na 97,05, 97,08. Taka korekta w rejon, nawet 97,18, i później dalsza fala. Spadkowa. Tak na ten moment zakładam, jeżeli chodzi o indeks dolara. No i VIX. VIX podskoczył w rejon 17, nawet nie był w stanie w rejon 19, przy tych całych zawirowaniach wojennych, które się pojawiły. Więc na razie też ten sentyment jest raczej, te oczekiwania względem zmienności są raczej pozytywne, w związku z tym raczej prowzrostowe. Jeżeli rynek miałby drożeć, tutaj też ten indeks się raczej będzie utrzymywał. Na tych poziomach. Zobaczymy, czy nie zejdzie niżej, bo to by rodziło już pomału, pomału okazji. Ja uważam, że takim bardzo ważnym i niebezpiecznym momentem dla indeksów amerykańskich będzie publikacja raportów za 2019 rok. Może być to kluczowe, dlatego że jeżeli rynek nie dociągnie oczekiwań, no to spadki mogą się pojawić dość dynamicznie. Ale to jeszcze chwilka nam została, tak? Więc tutaj jeszcze styczeń jeszcze powinien być ok. No i zobaczmy energię i surowce, a później towary rolne, bo już też i tak się rozgadałem jak zawsze. Cukier. Y a, to nie, tu, nie tutaj, na razie mieć, sorry. Mieć, jeżeli chodzi o wykres H4, no to teraz testują kluczowy poziom na 90, 6194. Jeżeli wybijemy to w górę, te szczyty na 6232, no to będziemy mieli szansę na dalsze wzrosty, ale dość ładnie się tutaj rynek zachował, bo ostatni potwierdzony dołek na wykresie dziennym jest na poziomie 6066, więc tutaj cały czas jeszcze mamy utrzymanie tej tendencji wzrostowej na wykresie dziennym. Moje nastawienie jest na razie pro wzrostowe. Tutaj z celami w kierunku 6380, 6540, a później może i nawet dalej w kierunku 7200. To nastawienie bierze się stąd, że jak jeżeli, jeżeli faktycznie Stany Zjednoczone z Chinami się dogadają, będzie ten sentyment poprawiony, no to też ten handel międzynarodowy powinien się troszeczkę ożywić, i też pod to mogą być inwestycje na miedzi. No i oczywiście tak jakby ta presja inflacyjna, tutaj też pamiętajmy o tym, że wchodzi, jesteśmy w takiej fazie inflacyjnego rozwoju, w związku z tym wszystkie towary, metale szlachetne i metale takie jak miedź powinny drożeć, no bo po prostu zwyczajnie pieniądz traci na wartości. Jeżeli chodzi natomiast o ropę, no ropa zachowała się dość ciekawie, tutaj też pisaliście o tym, czy ropa 57,5 dolara i później w górę, no... Zobaczymy na razie jesteśmy w ruchu spadkowym. Zauważmy, że na wykresie H4 wybiliśmy 62 18 w dół i co najważniejsze dla mnie, to mówiłem przy okazji funta jakiś czas temu. Kluczowe zawsze jest przy takich wybiciach podstawa wybicia, tak? Czy jeżeli mamy takie wybicie jak tutaj był, było, to ta podstawa jest kluczowa. Jak rynek ją wybija, to dla mnie jest to sprzedaż. Faktów i koniec tego ruchu, więc na ten moment raczej jestem nastawiony podażowo. Rynek zauważmy, że zareagował, e, zareagował tutaj na opór na 65,30. No, i na ten moment kieruje się w dół na, na 58,74 jest teraz. No i kolejne wsparcie 56 dolara. Jeżeli tutaj faktycznie tak to się będzie zachowywało, to mamy okres konsolidacji. Wcześniej Wam mówiłem, że tutaj w okolicy ze względu na to całe zawirowanie ropa ma, ma perspektywy prowzrostowe. Widać, że bardzo szybko się to wszystko rozwinęło i, i zakończyło tak naprawdę. Więc teraz kluczowe będą zapasy ropy. Jeżeli zapasy ropy będą rosły, no to oczywiście ropa powinna tanieć. Jeżeli będą spadały, no to ropa będzie drożeć. To, co gdzieś przemawia za ewentualnie wzrostem ceny ropy w długim terminie to rozwój gospodarczy znowu jeżeli byłyby wzrosty na indeksach jeżeli by mieć drożała jeżeli by handel kwitnął no to wtedy zapotrzebowanie na ropę powinno być wyższe dodatkowym czynnikiem jest Rosja która zapowiada cały czas gdzieś tam cięcie produkcji ropy żeby podbijać cenę ropy no i trzecia rzecz, tutaj nie jest to jeszcze w pełni potwierdzone info z mojej strony, ale słyszałem o tym i gdzieś tam mi wpadło w oko jakieś artykuły na temat tego, że produkcja ropy z łupków ma też problem ze względu na mniejszą jej podaż. W sensie złoża się też kurczą. To powinno też wzmacniać, że tak powiem, sytuację ropy. Więc biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, Moje nastawienie na ten moment jest takie, że czekamy na zakończenie ruchu spadkowego, bieżącego ruchu spadkowego na ropie i szukamy jakiegoś końca tego spadku po to, żeby spróbować złapać kolejny impuls wzrostowy. Takie jest moje założenie na ten moment. jeżeli miałaby ropa spadać, to musiałaby się pojawić jakieś informacje właśnie na temat produkcji, zapasów, tak, czyli coś, co by pokazało wprost, że tutaj jednak cały czas ta produkcja jest bardzo wysoka, jest nad podaż ropy. Dodatkowo jakby zaczęły się jakieś kryzysy, no na ten moment nie zakładam takiego scenariusza, tak? czyli jakieś spadki na giełdach w czy na, na, na giełdach w USA, no wtedy dodatkowo mogłoby to wzmocnić presję podażową na ropę. Czyli na ten moment zakładam pogłębienie się jeszcze tego ruchu spadkowego, a później, a później ruchy dalej. To jest akurat MetaTrader 4, wprawdzie już miałem się z niego wycofywać, ale Tyle jest rzeczy innych dookoła, że nie zdążyłem jeszcze wszystkich analiz przenieść. E, za niedługo będzie to e, platforma CMC do, to, do, do surowców i towarów. E, ok, waluty były omówione. Platyna, no tutaj dość ładnie sobie radzi, dlatego że na wykresie dziennym jest zdecydowanie silniejsza niż złoto i srebro. Być może to zwiastuje jakieś próby gonitwy gonitwy, Piotr tutaj mówi, że czytał na temat łupków i o Norwegii, że są nowe złoża Ok, muszę też znaleźć tą informację jak masz, masz jakiś link, chętnie podziel się bo to byłoby by spoko, natomiast jeżeli chodzi o, o Norwegię no to na pewno zdecydowanie tam na ten moment korona norweska zyskuje i to jest dobre jeżeli chodzi jeszcze USD Nok, też tutaj moje nastawienie jest dalsze umocniuje się korony norweskiej te opory, na których jesteśmy są bardzo, bardzo istotne i z tego poziomu ja na razie zakładam, że będą ruchy spadkowe. Tutaj na wykresie H4 można by było szukać odwrócenia tendencji, bo na ten moment ostatni potwierdzony dołek jest na poziomie 8,8298. Dobrze, no to teraz, aha, gaz, no bo często pytacie o to, na gazie mamy załamany ruch spadkowy, na ten moment rozpoczyna się ruch wzrostowy. Zobaczymy jak on będzie silny. Na wykresie tygodniowym widać, że poziomy są ważne, yy, poziomy są też niskie. Na wykresie dziennym y, to też wygląda na wybicie z konsolidacji, więc na ten moment gaz rozpoczyna ruch wzrostowy w górę. Zanegowanie będzie dopiero po wybiciu cienia na 2.07, czyli gaz wygląda ciekawie na ten tydzień pro wzrostowo. Aluminium na razie jeszcze nie wybiło kluczowego oporu, jak wybiją poziom 1800, wtedy będziemy mieli silny ruch, prawdopodobnie wzrostowy. No, w ogóle w, w Google'ach w, w Google sobie, Google sobie na pewno znajdę, natomiast myślałem, że może masz artykuł pod ręką, e, to by się od razu przeczytało, nie ma problemu. Natomiast idziemy do towarów rolnych, jeżeli chodzi o towary rolne no to tutaj bardzo silne wzrosty na cukrze, czyli ten pozytywny sentyment został utrzymany pomimo sygnałów do sprzedaży, bo tutaj mieliśmy załamanie trendu wzrostowego, ale tylko załamanie, rynek od razu wybił to nowy, nowy szczyt, więc no, mamy tutaj wzrosty dalej, Ostatnie potwierdzony dołek teraz ląduje wyżej i moim zdaniem cały czas powinniśmy celować w kierunku 15 dolarów, to są takie miejsca, do których rob... Cukier powinien drożeć 15,20, 15,30. Na ten moment utrzymuje swój sentyment wzrostowy, e, sentyment wzrostowy na towary rolne, w tym cukier. E, mamy bardzo fajne wytrzepanie, że tak powiem, na kukurydzy i też może się pojawić ruch wzrostowy. Utrzymanie trendu wzrostowego na pszenicy. Bawełna ciśnie na południe, na północ przepraszam, cały czas. Teraz dochodzi do oporu, który był przeze mnie wskazywany jako taki docelowy ruch, więc pomału gdzieś tutaj już dochodzimy do miejsc, kluczowych, tak? Tutaj już pomału dochodzimy do miejsc kluczowych. Kawa robi nam głęboką korektę, ale już też dochodzi do miejsc, które powinny pomału wskazywać znowu na powrót fali wzrostowej. To można sobie już na wykresie H4 też prowadzić. Ostatni potwierdzony szczyt jest na 120-23. Jak to wybijemy górą, będą dalsze wzrosty. No i kakao. Kakao, które ładnie sobie pomału, pomału rusza się na północ. Kakao jest ciekawym instrumentem, o tyle że porusza się w dość głębokich korektach i ruchach, była fala spadkowa. To teraz powinniśmy tążyć na północ, w wybiciu nowych szczytów. Więc tutaj, pomału, też na kakale idziemy na, na północ. No i najbardziej taki mieszany dla mnie instrument to jest soja. Soja, która tutaj politycznie troszeczkę cały czas jest, ale wybicie dołem poniżej 937 dałoby sygnał sprzedaży. Na razie zostało to utrzymane. W związku z tym. Powinniśmy cały czas zakładać scenariusz wzrostowy na SOI. Tylko tutaj mamy bardzo ważne opory, czyli dopiero wybicie poziomu 958 otworzy drogę do dalszych wzrostów. Słuchajcie, dzięki, wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że te webinary są dla Was pożyteczne. Pamiętajcie, żeby lajkować te filmy, jak, jak słuchacie na YouTubie. A teraz Wam dziękuję serdecznie. Za uwagę. Tak, tak. Pala cały czas ciśnie na północ. Słuchajcie, w ten czwartek ja poprowadzę webinar edukacyjny na Inwestio i jeszcze nie mam. Yy... Jeszcze nie mam tematu wrzuconego, ale będzie w ten, webina w ten czwartek webinar edukacyjny ze mną w Inwestio, ale też mamy fajny webinar w Skłaberze w tym tygodniu. Zapraszam Was do, do otwartego webinara w Skłaberze. Już we wtorek będzie webinar ze mną na temat okazji na GPW. Natomiast już jutro o godzinie 20.00 również otwarty webinar z Michałem Palaczykiem na temat najciekawszych spółek na 2020. 20 rok, więc serdecznie Was zapraszam. To są webinary otwarte. Wystarczy być zarejestrowanym, e, zarejestrowanym w skoberze. A teraz życzę Wam udanego całego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć.